prezentacja Volvo XC90, model poliftowy. Tutaj modelowo jest to 2007 rok, rocznikowo jest to 2006 grudzień, ale modelowo już 7, czyli polift. Wersja Sport Edition, bardzo rzadko spotykana. Bardzo ciekawy kolor czerwony i ta wersja właśnie w sporcie w kolorze czerwonym była dostępna z tymi pięknymi alufelgami 20-calowymi. Troszeczkę na początku zakupu tego auta się bałem tego koloru, ale przyznam Wam szczerze, że na żywo naprawdę samochód robi mega robotę. 3.2 benzyna, czyli rzędowa szóstka, wolno ssąca, 238 koni. Wersja europejska, nie Stany, auto sprowadzone ze Szwecji. Od osoby prywatnej zakupione, od nowości użytkowane przez w sumie 6 osób prywatnych, w tym dwóch właścicieli prywatnych to była jedna rodzina. Ostatni właściciel tak naprawdę w tej rodzinie ten samochód był od 2016 roku. Zmienił się jeszcze właściciel w 2019, ale to było przepisanie z ojca na syna. Wersja 7-osobowa, co ważne, występowały 5- i 7-osobowe, skrzynia automatyczna. Ten silnik 3.2 był połączony tylko ze skrzynią automatyczną. No i tak jak widzicie, kolor czerwony. Nietypowy jak na SUV-a, jak na tak dużego SUV-a, ale naprawdę w tej wersji Sport samochód robi robotę. Co mamy w tej wersji Sport z zewnątrz? Mamy takie nakładki progowe, mamy poszerzenia nadkoli. Tak jak widzicie, mamy takie czarne poszerzenia. Tutaj mamy lampy ksenonowe soczewkowe, dodatkowo są dołożone LEDy. Tutaj, tak jak widzicie, mamy oczywiście też oryginalne zaślepki. W wersji Sport mamy tą chromowaną obramówkę tutaj w zderzaku. 20-calowe felgi. Bardzo ładnie na tych felgach samochód wygląda. I chyba tyle tak naprawdę. A inny wydech z tyłu. Inne dokładki zderzaków. Wydech mamy taki, końcówka, tutaj widzicie dwie rury. Wersja wyposażenia Sumum. Dosyć dobrze wyposażony egzemplarz. Mamy czujniki parkowania, elektryczny fotel z pamięcią, ksenony. Nagłośnienie High Performers, podgrzewane fotele z przodu. Co tam mamy jeszcze z wyposażenia? Dwukolorową tapicerkę, ale to mówię, to już wersja Sport, także takie rzeczy tutaj mamy z rzeczy dodatkowych. Egzemplarz sprowadzony ze Szwecji, w 100% bezwypadkowy. Zaraz przejdziemy do pomiaru powłoki lakierniczej, to pokażę, które elementy ewentualnie były lakierowane powtórnie. Żaden element konstrukcyjny w samochodzie nie był nigdy uszkodzony. To jest bardzo ważne, mówię, przy porównaniu samochodów ze Stanów, to tutaj naprawdę macie pewność, że auto kupujecie w 100% bezwypadkowe. Kolor nietypowy, aczkolwiek myślę, że szybko się znajdzie klient na ten samochód, ze względu na to, że naprawdę samochód robi wrażenie, zwraca na siebie uwagę i przez ten kolor, i przez te felgi, mówię, felgi, tak jak zwrócicie uwagę, poszukacie sobie takich samochodów w Szwecji, zazwyczaj właśnie w kolorze czerwonym jest zarezerwowany ten wzór. Jest taka felga dwukolorowa, chromowana, w środek czarny. Także naprawdę ten samochód na tej felze wygląda, no, według mnie fenomenalnie. Sami możecie to ocenić. Dobra, przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Lecimy od maski. Maska, tak jak widzicie, w oryginale. Lewy przedni błotnik. Mamy drugi lakier, 180 mikronów, 150. Drzwi 280, drzwi kierowcy 240, drugi lakier, drzwi lewe tylne, drugi lakier, tak jak widzicie, i błotnik tylny lewy oryginał. Także lakierowane z lewej strony mamy trzy elementy. Druga powłoka lakiernicza, zbadamy sobie klapę możemy na dole zbadać oryginał i lecimy prawą stronę. Prawy tylny błotnik oryginał, drzwi, drugi lakier, prawy przedni oryginał i błotnik przedni prawy oryginał. Także z prawej strony mamy lakierowany jeden element, jeszcze przejdziemy do niego. Czy aby się tutaj nie pomyliłem, 170 mikronów, 180, także mamy malowany element powtórnie. Także podsumowując, mamy lakierowane 3-4 elementy. Z lewej strony błotnik przedni, przednie drzwi i tylne drzwi, a z prawej strony prawe tylne drzwi. Szkody jakieś parkingowe, obcierki, zarysowania, tego typu rzeczy. Generalnie lakierniczo samochód przedstawia się bardzo ładnie, jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia. Drobne odpryski w standardowym miejscu, gdzie maska jest po prostu pionowa w tym czołgu. Tak jak widzicie, tutaj jakieś drobne takie, mówię, odpryski. Można sobie dorobić lakier i zrobić zapraweczki. Minusem i plusem są dołożone te LEDy, tak jak widzicie.
My te LEDy wkładaliśmy w środek, bo one były źle zamontowane na zewnątrz. I tutaj, tak jak widzicie, Szwedzi jak montowali, no to niestety to troszkę podniszczyli. Są jakieś takie zarysowania. Z drugiej strony to samo. Są oryginalne zaślepki, jeżeli komuś nie pasują te LEDy, można zastosować oryginalne zaślepki. Generalnie oprócz tego żadnych uszkodzeń lakierniczych takich rzucających się w oczy, rażących nie ma. Nie ma jakichś uszkodzeń zderzaków, tego typu rzeczy. Dobra, przechodzimy do wnętrza samochodu. Jeszcze powiem odnośnie opon. Do auta dokupiliśmy nowy komplet opon 20 cali, tutaj jest rozmiar 275, momencik, 275x40x20, opona nowa, nie jest to renomowana firma, koszt tych opon to był niecałe 2000 zł, ale tutaj firma nie ma znaczenia, tak naprawdę musicie patrzeć przy wyborze opon na klasyfikację europejską. I tutaj te opony naprawdę mają bardzo dobrą klasyfikację, ja zawsze na to patrzę przy doborze opon. Tutaj macie przyczepność w kategorii B, najwyższa to jest A i najwyższe to mają tylko marki premium jak Michelin czy Pirelli. Jeżeli chodzi o ekonomikę jazdy, kategoria C, i tu jest bardzo dobra kategoria, jeżeli chodzi o ten rozmiar opony, i hałas 70 dB, to jest naprawdę niewiele. Najcichsze opony w tym rozmiarze mają 69 dB Pirelli, a Nokian na przykład w tym rozmiarze ma 72 dB. Także jak widzicie, można kupić budżetową oponę, tak to nazwijmy, o bardzo dobrych parametrach. Kwestia tylko troszeczkę poszukania. Dobra, przechodzimy do wnętrza. Pokażę Wam wnętrze tego kolosa. Jest naprawdę mega bezpieczny samochód. Jeżeli jedziecie tym samochodem, to naprawdę czujecie się mega bezpiecznie. Tak jak widzicie, mamy tak otwierany bagażnik, góra, dół. Do auta jest drugi komplet kół. Tutaj opony mamy Goodyeara bodajże, Ultra Grip, zimowe, bez kolcy, felga 17 cali, taka grafitowa, też bardzo fajnie wyglądająca. Mamy zdjęcia, jak to auto kupowaliśmy, było na tych kołach. Pod spodem mamy dodatkowe dwa fotele, tam będzie widać, nie będę teraz kół wyciągał, żeby Wam pokazać. Dwa dodatkowe fotele, dosyć sporo miejsca jest jak na SUV-a, jest to generalnie największy tak naprawdę SUV w klasie, jeżeli bierzemy pod uwagę samochody 7-osobowe. Dobra, może wyjmę te koła i Wam faktycznie pokażę, jak to wygląda. Tak wygląda bagażnik przy rozłożonym jednym fotelu. Właśnie chciałem pokazać Wam tą przestrzeń. Przestrzeń jest jeszcze naprawdę duża. Tutaj mamy jeszcze przedziałkę bagażnikową. Tak jak widzicie, to jest taki pomysł Szwedów, żeby jak wozimy jakoś mało rzeczy, żeby nam się po bagażniku tutaj nic nie uszkadzało. Tutaj mamy te oryginalne zaślepki, to co mówiłem, zamiast tych LEDów. To Szwed dorzucił na szczęście, także jak komuś będą przeszkadzały, to można je sobie założyć. A tak wygląda przy wejściu. Na ten tylny fotel też jest dosyć fajnie, dużo miejsca, fotel się jeden przesuwa. I tak to wygląda z tej perspektywy. Także naprawdę mega rodzinny wóz. Fajne rozwiązanie z tymi fotelami, one się chowają, tworzy się płaska podłoga. Także tak to generalnie wygląda. No dobra, składam i nagrywamy dalej. Przechodzimy do wnętrza. Dwukolorowa tapicerka, charakterystyczna właśnie dla wersji Sport. Białe wstawki, tak jak widzicie, pełna skóra. Tutaj mamy jeszcze sterowanie muzyką. Nie wiem tak naprawdę, czym to jest sterowanie. Mamy głośność, tak jak widzicie, przesuwanie. Podejrzewam, że jak zamontujemy sobie ekrany, to można sobie to podłączyć pod słuchawki prawdopodobnie. Z wnętrza takich uszkodzeń praktycznie nie ma, jedynie uszkodzona jest tutaj popielniczka, jak widzicie, delikatnie odstaje. Dobra, przechodzimy do przodu. Tutaj mamy fotel elektryczny z pamięcią, jak widzicie, białe wstawki. Kierownica w wersji Sport jest taka charakterystyczna, z takimi przetłoczeniami, niebieskie zegary jak w Air Designie. Perforowana skóra na gałce zmiany biegów. To jest wyróżnik też w wersji Sport. Mamy czujniki parkowania, tak jak widzicie, ksenony skrętne, podgrzewane przednie fotele, klimatronik, czujnik deszczu. Chciałem Wam pokazać, że jest High Performer Sound. Zaraz wsadzimy kluczyk, to pokażę. Już przygotowane dokumenty do... Gdzie High Performer Sound, także już naprawdę, naprawdę fajnie to gra. Przebieg dokładny 266.041. Możemy odpalić silnik.
wszystkie kontrolki nam pogasły. Oczywiście mamy standardowo wgrane polskie menu. Zaraz auto zostanie dotankowane, żeby nam się nie paliła rezerwa. Bardzo nie lubię, jak się rezerwa pali w moich samochodach. Tak wygląda XC90 pod Machą. Tutaj rzędowa szóstka, 3,2 wolnossący silnik. Bardzo trwała jednostka na łańcuchu, generalnie praktycznie bezobsługowa. Jedyna rzecz, która jakąś jest, można nazwać wadą, to cieknąca wakupompa. Oczywiście tutaj to zostało w tym aucie zrobione, a to zaraz przejdziemy do serwisu. Tutaj macie naszą kartkę serwisową, wymieniony olej w silniku. Przechodzimy do dokumentacji auta. A dokumentacja jest naprawdę mega obszerna. Do samochodu mamy komplet kluczy. Dwie sztuki, tak jak widzicie, oryginalne. Scyzoryki w obydwu działają w fajnym stanie. Kluczyki niezniszczone. Tutaj mamy wejście, jeszcze AUX wyjście. To jest właśnie w poliftach dostępne. Mamy książkę serwisową. Książka serwisowa była prowadzona następująco. 8, 9, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Ostatni serwis w Szwecji przy 240 wykonany, dlatego my zrobiliśmy serwis olejowy w Polsce. Co zrobiliśmy w Polsce, no to macie tutaj dokładnie wyszczególnione. Został taki rozszerzony serwis olejowy zrobiony, bo został wymieniony olej w silniku. Wszystkie filtry, łącznie z filtrem paliwa. I wymieniony olej w skrzyni biegów. Olej w skrzyni biegów wymieniliśmy statycznie, żeby była mniejsza ingerencja tak naprawdę w skrzynię. Dynamicznie zalecam wymianę po 30 tysiącach od naszego serwisu. Oprócz tego została uszczelniona przekładnia kątowa, był wyciek z przekładni kątowej, został uzupełniony olej w przekładni kątowej, czy tam od razu był wymieniony. Uszczelniona pompa waku i były jakieś tam jeszcze wycieki z półosi. Simmeringi oryginalne zostały założone, powymieniane. Łączna kwota naszego serwisu to jest 3000 zł niecałe z wgraniem polskiego menu. Tutaj mamy jeszcze wydruk ze stacji diagnostycznej. Tak jak widzicie, mamy 72% amortyzatory przód i 62% i 66% amortyzatory tył. Także wzorowo, jeśli chodzi o amortyzatory. Także tutaj mówię, dołożone w serwis 3000 i macie samochód taki naprawdę przygotowany do jazdy. Oprócz książki serwisowej jest naprawdę bardzo duża dokumentacja serwisowa. Praktycznie mógłbym powiedzieć, że ogromna dokumentacja serwisowa. Tutaj macie ostatnią fakturę. Bardzo duże, mówię, kwoty. Tutaj 7000 na przykład. 7000 faktura, 10 tysięcy koron faktura. Tu jest naprawdę tego dużo. 5 minut mi, że tak powiem, zeszło na tym, żeby to jakoś poukładać chronologicznie. Także naprawdę dokumentacja jest mega obszerna do tego samochodu. Oprócz dokumentacji fakturowej mamy dokumentację tutaj z przeglądów technicznych samochodu. Także naprawdę papierologii jest tutaj sporo. No to tylko dobrze świadczy o tym egzemplarzu, że był po prostu na bieżąco serwisowany i nie było na nim oszczędzane. Samochód dosyć drogi w utrzymaniu, nie ukrywajmy, tak, to nie jest samochód tani w utrzymaniu, jest to duży SUV, premium marka, samochód mega, mówię, bezpieczny, z tą jednostką napędową niezawodny, silnik naprawdę nie do zdarcia, tutaj trzeba się naprawdę postarać, żeby ten silnik zajeździć. Skrzynia biegów ma dobre opinie w połączeniu z tym silnikiem. To już jest model poliftowy, więc jest inna skrzynia. Dokładnie teraz kodu nie pamiętam, ale jak wejdziecie sobie na stronę carinfo.se, no to ten przebieg będzie widoczny. Znaczy ten numer, kod skrzyni będzie widoczny. Po numerach rejestracyjnych możecie sobie sprawdzić historię oraz przebieg. Przebieg auta 266 tysięcy. Także przebieg taki normatywny, normalny tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten rocznik tego samochodu. XC90 naprawdę duży samochód rodzinny, komfortowy, bardzo dobrze wyciszony. Jeżeli ktoś szuka dużego SUV-a 7-osobowego, no to próżno szukać konkurencji, jeżeli chodzi o rynek europejski. Praktycznie takich samochodów nie macie. Audi Q7 ewentualnie wchodzi w grę, no ale tam znów nie mamy silników dobrych benzynowych. Bodajże 4,2 wolnossące, ale on był chyba już w Q7 tylko FSI, także już na bezpośrednim wtrysku. Tutaj spalanie tego auta trzeba liczyć w granicach 15 litrów. Oczywiście można zejść poniżej,
Aczkolwiek zaznaczam, że tutaj mamy 20-calowe koła, więc raczej to średnie spalanie w granicach 15 trzeba brać pod uwagę. Silnik bardzo dobrze znosi instalację gazową, koszt instalacji dobrej to jest 3,5 tysiąca zł do tego silnika. Koło, znaczy butle możemy zamontować sobie od spodu zamiast koła zapasowego. Także taki samochód wjeżdża do oferty. Cena tego egzemplarza będzie w granicach 48 tysięcy, dokładnie 47 900 będziemy samochód wystawiać. Zaznaczeniem, że jest to wersja europejska, nie wersja ze Stanów. Naprawdę na rynku europejskim, jak prześledzicie sobie ogłoszenia w Szwecji czy w Niemczech, te samochody są sporo droższe niż w Polsce. A dlaczego są sporo droższe? No bo w Polsce są powystawiane samochody pochodzenia z USA. I samochód z USA ma dużo niższą cenę, bo po prostu jest dużo taniej kupowany. Jako uszkodzony są niższe opłaty od tego auta, akcyza i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mi się teraz tego tłumaczyć, bo już bardzo długi filmik nam wychodzi. No ale auto, tak jak widzicie, naprawdę jest kozackie według mnie. Robi wrażenie i na pewno nowy właściciel będzie zadowolony, bo samochód jest przez nas przejrzany, doinwestowany. Zrobione takie rzeczy podstawowe, które powinny być zrobione, które nie były robione, także mówię, serwis olejowy, usunięte wycieki, usunięty wyciek z przekładni kątowej, tu jest napęd AWD, został sprawdzony luz na przekładni, także tutaj napęd jest w 100% sprawny, uzupełniony olej w przekładni, wymieniony olej w skrzyni biegów automatycznej, tak? Tutaj powinniśmy wymieniać olej co 60 tysięcy, my mamy wymieniony olej statycznie, ze względu na to, że to jest mniejsza ingerencja w skrzynię biegów. Jakbyśmy od razu wymienili dynamicznie, no to było to bardziej ryzykowne. Statycznie po prostu spuszczamy tyle oleju, ile było i tyle samo, i tyle oleju nam zejdzie, tyle samo oleju nowego dodajemy i wtedy ta skrzynia sobie spokojnie, to że tak powiem, przetrawi po 30 tysiącach. Można sobie zmienić olej wtedy dynamicznie, czyli wymienić olej całkowicie w skrzyni biegów. Także ceny już podałem, w granicach 48 tysięcy, na gotowo po wszystkich opłatach, łącznie z akcyzą, z tłumaczeniami, ze wszystkim, z przeglądem polskim. Co nam pozostało? Pozostało nam zobaczyć tego czerwonego kolosa od spodu. Także wsiadamy i lecimy na stację diagnostyczną zobaczyć XC90 od spodu. Zobaczymy XC90 od spodu. Było parę wycieków, zostały pousuwane. Tak wygląda podłoga w tym kolosie. Bardzo fajnie się nagrywa, bo jest wysoko. Wydech końcowy, tak jak widzicie, w wersji Sport jest inna końcówka. Korozja jakaś nie jest znacząca tutaj. Największa na kole zapasowym na dojazdówce. I tutaj jest miejsce właśnie na butlę gazową od spodu, jak ktoś by chciał, a raczej wskazane. To tutaj można sobie zamontować. Korozja w tych standardowych miejscach do oczyszczenia, do zabezpieczenia. Tak wygląda XC od spodu. Mówię, wszelakie wycieki, jakie były, zostały usunięte. Także auto w 100% przygotowane do jazdy, do tego, żeby się cieszyć. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału standardowo i do obserwacji nas na Facebooku. Kolejny XC pojawia się w naszej ofercie. Pozdrawiam.